Hej, witam wszystkich na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na film, który jest elementem kampanii Orange, do której zostałam zaproszona ja, Marko Kubiś i ulubiony vloger wszystkich youtuberek, czyli Andrzej Tucholski. I my w trójkę dostaliśmy po 4 tematy, które musimy w jakiś sposób rozwinąć na swoim kanale. I moim pierwszym tematem jest 5 miejsc, które według mnie są stworzone do oglądania filmów. Jak wiecie, ja uwielbiam kino, uwielbiam filmy. Sama staram się, żeby moje wszystkie filmiki miały taki charakter parafilmowy i strasznie się do nich przykładam, więc tym chętniej zgodziłam się na udział w kampanii. A poza tym wspiera ona legalny serwis, na którym możecie oglądać filmy. I nie musicie ściągać ich z nielegalnych źródeł, więc same plusy. Jeśli nie znacie chłopaków, to linki do ich kanałów znajdziecie u mnie na dole w opisie. Koniecznie sprawdźcie i sprawdzajcie również ich filmy dotyczące tej kampanii, bo każdy z nas dostał naprawdę fajny temat. Po tym niesamowicie długim wstępie, który musiał się tu pojawić, bo chciałam Wam wyjaśnić w ogóle, o co chodzi, mogę przejść już do tematu numer 1, czyli 5 miejsc, które są stworzone według mnie do oglądania filmów. Okej, więc dla mnie takim pierwszym miejscem, o którym po prostu muszę wspomnieć, jest pociąg. Dlatego, że ja pochodzę ze Stargardu Szczecińskiego, a mieszkam w Warszawie, więc od mojego rodzinnego domu dzieli mnie tak naprawdę około 5 godzin pociągiem. I nie muszę chyba Wam tłumaczyć, że podróż nie należy do najmilszych, no i przede wszystkim najkrótszych. I trzeba sobie jakoś ten czas zorganizować, więc o tyle, o ile podróżuję ze znajomymi, to jeszcze można jakoś ten czas przeboleć. Ale jak jadę sama, to po prostu muszę mieć i książkę, i film, i jeszcze jakieś inne rzeczy do roboty, bo nie jestem w stanie wysiedzieć tych 5 godzin bezczynnie. I zawsze mam ze sobą laptopa, tablet, albo smartfona, albo wszystko naraz i mogę tam sobie właśnie oglądać filmy. Także nie wyobrażam sobie podróży pociągiem bez filmu. Pociąg to miejsce numer 1. Drugim miejscem, które jest według mnie stworzone do oglądania filmów, jest strych w moim rodzinnym domu. Moi rodzice, projektując ten dom, zagospodarowali w ten sposób poddasze, że po jednej stronie wisi bardzo duża biała plansza i stoi projektor, a po drugiej stronie leżą wielkie materace i olbrzymie poduszki. Nieczęsto spędzamy tam czas w ten sposób. No dobra, częściej tam po prostu śpimy. To jest moje miejsce numer 2. Trzecie miejsce stworzone według mnie do oglądania filmów to po prostu ogród. Ale nie taki zwykły ogród, tylko ogród w moim rodzinnym domu. Albo po prostu weranda. Moi rodzice również wszystko to, co jest na zewnątrz, cały ogród zaprojektowali w ten sposób, że tak naprawdę nawet w środku ogrodu mamy gniazdko, możemy sobie podłączyć i laptopa, i projektor, i między drzewami powiesić jakąś planszę, jakieś prześcieradło białe i zrobić sobie jakiś mały seans, położyć koce, poduszki. Wydaje mi się, że takie miejsce ma wyjątkowy, niepowtarzalny klimat i filmy dużo lepiej ogląda się właśnie w takim miejscu. Pies szczeka. Także ogród czy weranda to jest moje miejsce numer 3 na tej liście. Czwarte miejsce może nie będzie niczym odkrywczym, ale wydaje mi się, że w takich warunkach też ciężko jest przetrwać bez filmu. Jest to samolot. Samolot do Stanów, samolot do Australii, samolot do bardziej oddalonych państw w Azji, ale również do tych bliższych miejsc, bo jeśli podróżujemy nawet 3 godziny, to fajnie jest mieć ze sobą jakiś film. Kilka minut już po starcie samolotu, po osiągnięciu jakiejś tam konkretnej wysokości, można już sobie włączyć cały sprzęt i oglądać filmy. To jest moje miejsce numer 4 i ostatnim miejscem, o którym chciałam wspomnieć, jest coś, co najlepiej chyba zrozumieją wszystkie dziewczyny. Jest to mieszkanie chłopaka. Także bez zbędnego dopowiadania chciałam właśnie powiedzieć, że to jest miejsce 5 na mojej liście. Mam nadzieję, że moja lista Wam się podobała. Strasznie mnie ciekawi, które z tych miejsc uważacie za najlepsze, za najciekawsze. I poza tym chciałabym, żebyście może napisały mi, czy napisali mi, jakie miejsce według Was jest najciekawsze do oglądania filmu. Także zapraszam Was do komentowania i czekajcie na kolejny film. Pozdrawiam Was, pa, pa.